Za nami warszawski panel klimatyczny, cykl debat i konsultacji z udziałem ekspertów, urzędników, a przede wszystkim samych warszawianek i warszawiaków. Wrażenie moje ze spotkań, jakie w czasie tego panelu były, są bardzo dobre, dlatego że większość ludzi, którzy w tym uczestniczyła, miała możliwość wypowiedzenia się. Celem panelu było wspólne wypracowanie rekomendacji działań dla miasta, które będą odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami wszystkimi kryzys klimatyczny. Te wielogodzinne spotkania, które trwały przez cały listopad i działały online, były dla mnie niesamowitą możliwością przede wszystkim spotkania się z ekspertami, ale też i z innymi ludźmi, z innymi warszawiakami. Wypracowaliśmy bardzo wiele różnych rekomendacji dla miasta Warszawy. Ja ogromnie wierzę, to się uda wszystko wprowadzić. Prace były niezwykle owocne. Ostatecznie takich rekomendacji przyjęto aż 49. Chciałbym już dziś jasno zadeklarować, że wszystkie będą wcielane w życie przez miasto zgodnie z przyjętą już przez nas wstępną mapą drogową. Będziemy realizować inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Będziemy działać na rzecz edukacji i zwiększania świadomości mieszkańców. Słowem, będziemy działać na rzecz bardziej zielonej, zrównoważonej przyszłości stolicy. Wspólnie. Tak jak wspólnie działaliśmy podczas warszawskiego panelu klimatycznego. Bo Warszawa jest dla wszystkich. Dziękuję i ruszamy do dalszej pracy.